Tematem dzisiejszego spotkania są dni doświadczenia świata, które właśnie dzisiaj rozpoczynają się w Holu Głównym Pałacu Kultury. Fundacja ROSA powstała w 2004 roku i funkcjonuje w dwóch obszarach: w edukacji oraz terapii. Środki, które pozyskujemy od darczyńców, czyli środki przede wszystkim z 1%, przeznaczamy na realizację projektów. Chciałbym w swoim imieniu oraz w imieniu całej Fundacji ROSA podziękować pani Dominice za życzliwość i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie służyć jak najbardziej dobrym dla wszystkich dzieci, przede wszystkim podopiecznym Fundacji ROSA. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam zostać ambasadorką Fundacji ROSA. Jest to dla mnie nowa, ale bardzo istotna rola w życiu. Jeżeli Państwo przyjdą i zobaczą pokoje doświadczania świata, które propagują taki rozwój wśród dzieci z tak zwanymi deficytami rozwojowymi, to zorientują się Państwo na pewno dość szybko, że te pokoje tak naprawdę są pokojami nie tylko dla osób szczególnych i specjalnej troski, ale też są takim magicznym światem uspokajającym i dającym relaks również w tym naszym zabieganym życiu. Doświadczanie świata jest realizowane przez Fundację od 2011 roku. Wcześniej realizowaliśmy to pod nazwą pokoje terapeutyczne. I polega on na wyposażeniu sal terapeutycznych w różnorodny specjalistyczny sprzęt do różnego rodzaju terapii. Fundacja w ramach projektu Doświadczanie Świata wyposażyła już 32 sale na terenie całej Polski. Dlaczego Doświadczanie Świata? Ponieważ ten pokój z muzeum, tak, pokój, czyli inaczej sala Doświadczenia Świata, to jest pewna wydzielona przestrzeń, gdzie osoby, nie tylko dzieci, ale przede wszystkim dzieci z różnego rodzaju deficytami lub po prostu zestresowane, emocjonalnie jakoś pokrzywdzone, mogą odpocząć, mogą dotrzeć do świata w taki sposób, jak gdzie indziej nie jest im dane. Poznawanie świata poprzez zmysły jest czymś bardzo ważnym. Wiemy, jak dzieci działające w ten sposób osiągają dobre wyniki zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym. Zmysły to jest przecież wszystko, co nas otacza. Nie tylko terapia. Dla nich to jest zabawa, dla nich to jest radość. I proszę mi wierzyć, one uwielbiają to. Także dziękujemy bardzo Fundacji ROSA, dziękujemy panu prezesowi, pani Natalii. Także cieszymy się, bo te nasze roczne doświadczenia pozwalają nam naprawdę widzieć sens właśnie tych sal i tego rodzaju terapii dla naszych dzieci. Kamil uczestniczył w terapii cały ubiegły rok szkolny, od września do czerwca. Wiadomo, ta terapia jest dla niego super, dlatego że on wchodzi na salę i to on sam wybiera, czego on chce uczyć. Bo Państwo być może nie wiedzą, bo na przykład specjalne dzieci też mają program do przerobienia. Jakiś tam program, który się im narzuca, w jakiś tam sposób trzeba czego się im nauczyć. Natomiast w takiej sali on sobie sam wybiera, on sobie sam stwierdza, czy on chce się dzisiaj nauczyć tego, czy chce poznać kolory, czy chce poznać zabawy. On się czuje tam płonny, bo to on decyduje. Mamy tutaj Kamila, który ze mną na co dzień pracuje w Legnicy, w Zespole Placówek Specjalnych. Kamil bardzo chętnie uczestniczy w ubiegłym roku w terapii i jak widać bardzo dobrze się tutaj też czuje. Kamil, na co masz ochotę dzisiaj? Leżysz sobie, tak? A przykryć Ciebie przewodami? Tak? Zimno Ci jest? To dawaj, przykrywam Ciebie. To są przewody neonowe, światłowody, które działają na różne zmysły dziecka, na zmysły dotyku, działają też, pobudzają zmysł wzroku. Coś jest. Kamil? Wystarczy? Nie, nie wystarczy. Mówię, Kamil odnajduje się w tych bańkach bardzo dobrze i on bardzo nie lubi. Nie? Kamil, co tutaj pływa w środku? Rybki. To urządzenie, kolumna bulgocząca, wodna kolumna bulgocząca, pobudza zmysły wzroku, słuchu, a także działa na zmysł dotyku poprzez wibracje różne, które wytwarzają te bąbelki też zmysły.